prologu Ewangelii Jana znajdujemy werset szósty, który powiada o tym, że Bóg posłał człowieka. Człowieka o imieniu Jan. Ten człowiek miał zaświadczyć o światłości, ale sam światłością nie był. Wiemy, że chodzi o Jana Chrzciciela. Można powiedzieć, prywatnie był kuzynem Pana Jezusa. Zaledwie pół roku starszym od swojego Zbawiciela, Mesjasza. To oczywiście nie miało żadnego wpływu ani na jego służbę, ani na jego postrzeganie Zbawiciela. Ale trzeba przyznać, że rzadko się zdarza, aby ktoś bliski, według ciała bliski, potrafił uznawać duchowy autorytet kogoś, kto pochodzi z jego rodziny. Niemniej ten werset mówiący o tym, że Jan przyszedł zaświadczyć o światłości, jest bardzo interesujący, ponieważ on nas wszystkich stawia w pozycji pewnej odpowiedzialności. Bardzo często możemy słyszeć od ludzi, że cieszą się, już są zbawieni, składają świadectwa, od czego, z czego Bóg ich uwolnił. Rzeczywiście czasami są to niesamowite grzechy. Czasami w rozpoczęciu tego nowego życia naprawdę towarzyszą cuda, łącznie z uzdrowieniami. I to wszystko jest wspaniałe i piękne. Ale jakże rzadko słyszymy od ludzi właśnie o tym, że oni zostali posłani, aby zaświadczyć o światłości. Tak jakbyśmy nie rozumieli tej odpowiedzialności. Tak jakbyśmy się nie czuli odpowiedzialni za skarb, który został złożony w naszym życiu. Być może jest to wynik niewłaściwego nauczania w kościołach, ale na pewno jest to wynik ogromnego takiego egoistycznego skupienia się na sobie, właśnie szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy jeszcze nawracający się ludzie bardzo często są cieleśni. I za wyjątkiem tego, co Bóg robi w ich życiu, trudno im zobaczyć cokolwiek innego. Ale warto o tym przypominać, warto o tym mówić. Warto, abyśmy pamiętali, że złożono w naszym życiu odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego, za dawanie świadectwa, za świadczenie o światłości, która przyszła na świat, a którą to światłością jest Jezus Chrystus. Nie możemy od tego uciec. I nie możemy sami siebie zwolnić z tej odpowiedzialności. Wielokrotnie Pan Jezus mówił o tym, że posyła swoich uczniów. Zapewnia ich o tym, że będzie z nimi aż do skończenia świata. Ale wyraźnie kładzie im jako obowiązek głoszenie słowa, czynienie uczniów. Czy tak postępujemy? Pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, czy naprawdę jestem światłością? Sam. Chrystus powiedział, że to my, którzy w Niego uwierzymy, jesteśmy światłością tego świata. Że to my, którzy w Niego uwierzymy, jesteśmy solą tego świata. Tak czy inaczej, jesteśmy zauważalni, a przynajmniej powinniśmy być zauważalni. Co znaczy, że jesteśmy zauważalni? To znaczy, że nasze życie robi różnicę. To znaczy, że ludzie, którzy często nie zauważają swoich sąsiadów, nie zauważają współpracowników, nie zauważają swoich uczniów, studentów, podwładnych, szefów, muszą zauważyć kogoś, kto żyje życiem podobnym do życia Jezusa Chrystusa.
bo nie da się światłości nie zauważyć. Światło ma to do siebie, że z natury rzeczy natychmiast przyciąga wzrok. Natychmiast. Podobnie jest z duchową światłością. Kiedy jesteśmy duchowo różni od tego wszystkiego, co nas otacza, to natychmiast przyciągamy wzrok. Natychmiast ktoś na nas zwraca uwagę. I to jest ten niesamowity bonus, który sprawia, że głoszenie Ewangelii staje się łatwe. Dlatego, że ludzie sami zwracają uwagę na ten dziwny, niespotykany codziennie rodzaj życia, którym żyjemy. To nam daje możliwość niejako wytłumaczenia się, dlaczego tak żyjemy. I wtedy możemy zaświadczyć o światłości, która przyszła na ten świat i która zmieniła całkowicie nasze życie. Ale jest to pytanie, czy żyjemy życiem pełnym Chrystusa, pełnym światłości? Czy jesteśmy światłością tego świata? To, czego niestety często brakuje nam, ludziom wierzącym, to takiej pełnej korelacji pomiędzy tym, co mówimy, a tym, jak żyjemy. Zdarzało mi się słyszeć od różnych ludzi, bo to nie był jeden, jedyny przypadek, że chrześcijanin, śmiem twierdzić, że chrześcijanin, pomimo wszystko, który był zniewolony alkoholem, regularnie co kilka miesięcy, niestety miał takie 2 tygodnie pijaństwa, to w takim stanie chodził i głosił Ewangelię. Nie zabraniałbym mu, natomiast jest pytanie oczywiście, jak było to odbierane przez ludzi. I czy takie głoszenie Ewangelii ma w ogóle jakikolwiek sens? No bo gdzież jest ta spójność pomiędzy życiem a głoszoną Ewangelią? Przecież każdy widzi, w jakim stanie był taki człowiek. No ale zostawmy ten przypadek. Jak jest z nami? Jak wyglądają nasze domy? Jak wyglądają nasze małżeństwa? Nasze rodziny? Jak tam żyjemy? Jak tam się zachowujemy? Czy moja żona, kiedy na mnie patrzy, jest w stanie powiedzieć: widzę w moim mężu światło, które pochodzi z nieba? I w odpowiedzi może usłyszeć: widzę w tobie, kochanie, światło, które pochodzi z nieba. Czy dzieci, które patrzą na swoich rodziców, mogą powiedzieć: widzimy w naszych rodzicach światło, które pochodzi z nieba? Czy rodzice, którzy patrzą na swoje dzieci, mogą też powiedzieć: Boże, my widzimy, że Ty masz w opiece nasze dzieci, one są na dobrej drodze, aby przyjąć Twoje namaszczenie? Czy kiedy wykonujemy jakąś pracę, jakieś swoje obowiązki, czy spotkaliśmy się z tym, że ktoś nam powiedział: dobrze to robisz? Powiem, że jestem zaskoczony, bo wielu ludzi by to zrobiło niedbale, ale ty to robisz zupełnie inaczej. A wtedy możesz powiedzieć: bo jestem światłością tego świata, bo Chrystus zmienił moje życie. Wykonuję swoją pracę tak, jakbym ją wykonywał dla Chrystusa. Kilka zdań. Piękne świadectwo i sporo do przemyślenia w sercu człowieka, który to usłyszał. Czy jestem światłością? Czy jestem światłością? I drugie pytanie. Wiemy o Janie Chrzcicielu, że on przyszedł zaświadczyć o światłości. Jan nie tylko błyszczał. O, wystarczy przeczytać chociażby początek Ewangelii Jana i zobaczymy, jak był postrzegany przez ludzi. Widzieli w nim proroka, widzieli w nim Mesjasza niektórzy.
Widzieli w nim Eliasza. A dlaczego tak było? Dlatego, że Jan był inny. Jan większość swojego życia przeżył na pustyni. I z pustyni przyszedł, aby głosić Słowo Boże. A więc jego sposób bycia, sposób życia przykuł uwagę ludzi. Ale to też ułatwiło mu głoszenie Ewangelii. Bo chociaż to był starotestamentowy prorok, a sam Jezus powiedział, że nie było przypadku, żeby się narodził ktoś większy z tych wszystkich proroków niż Jan. To jednak Jan w tym, co mówił, patrzył w przyszłość i wskazywał na Chrystusa. Co mówił o Chrystusie? Przede wszystkim mówił o tym, że Chrystus to jest ten namaszczony. To jest ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Czy pamiętamy o tym w naszych świadectwach? Czy mówimy o tym ludziom, że potrzebują nowego życia, że potrzebują prawdziwego nawrócenia, że potrzebują narodzić się na nowo? Czy to jest treścią naszego poselstwa? Jan o tym mówił. A ponieważ miał zaświadczyć o światłości, to dla nas jest ważne, co mówił w ramach tego świadectwa. Właśnie o tym mówił. Co jeszcze mówił Jan? Jan pokazał wyraźnie w swoich słowach, że w stosunku do Chrystusa, a pamiętajmy, że był jego kuzynem według ciała, że w stosunku do Chrystusa to on jest nikim. Powiedział, że nie jest mu godzien sandałów wiązać u nóg. To było bardzo istotne, co powiedział, ponieważ sandały, które były w powszechnym użyciu przez Żydów, no oczywiście tych, których stać było na sandały, były ubierane i wiązane przez niewolników. I to byli niewolnicy najniżsi swoją rangą. Oni się głównie tym zajmowali. Myli nogi, wiązali sandały. Dbali o to, żeby była woda w tych pojemnikach, które później dawały wodę na mycie nóg. Robili ci ludzie najgorsze rzeczy w domu. Najbardziej podłe, byśmy powiedzieli dzisiaj. Jan mówi, ja jestem takim podłym, nędznym niewolnikiem. A nawet nie jestem nawet takim, ponieważ nawet sandałów nie mógłbym wiązać u jego nóg. Czyli częścią świadectwa Jana, częścią opowieści Jana o Panu Jezusie była prawda o tym, że mamy do czynienia z Bogiem, a my jesteśmy nikim. I jedynie z łaski mamy to, co mamy. Jedynie miłosierdzie sprawia, że możemy być blisko. Tak blisko, jak On nam zgodzi się przyjść do naszego życia. Wreszcie Jan jeszcze jedną rzecz mówił, niezwykle ważną, jako część tego świadectwa, świadczenia o Jezusie. Mówił o sądzie. Mówił, że kiedy przyjdzie Jezus, to rozpocznie się sąd. I to jest prawda. Często zapominamy o tym. Z różnych względów. Jesteśmy tak przesiąknięci humanizmem, że trudno nam przez usta przychodzą pewne słowa. Ale Jan mówi wyraźnie, siekiera Jezus przyłożona. I sąd będzie bezwzględny. Czy Jezus swoim nauczaniem coś takiego potwierdził? No właśnie tak. Dokładnie tak. Jezus wyraźnie powiedział, że ten, kto mi nie uwierzy, ten, kto nie chce słuchać moich słów, ten już jest osądzony. A kiedy Biblia mówi, że ktoś jest osądzony, to oznacza, że już jest skazany. A kiedy Biblia mówi, że jest skazany, to tylko jeden wyrok wchodzi w rachubę. Śmierć i potępienie. Czy jest to treścią naszego świadczenia o Chrystusie? Czy mówimy o tym? Czy też tak po prostu głupio ludziom mówić, że
pójdą na śmierć. Jeśli widzimy tonącego człowieka, to czy go ratujemy? Czy ostrzegamy go? Czy też po prostu mówimy, no wiesz, nic takiego złego się nie stanie, po prostu otoczy cię woda i będzie ci tak miło i sympatycznie, a później stracisz przytomność. Czy tak mówimy ludziom? Czy raczej ratujemy ich? Czasami twardo z nimi postępujemy. Jeżeli ktoś był na kursie ratowników, to wie, że tam uczą, aby się nie patyczkować z tonącym. Za włosy ciągnąć. Wykręcać ręce, byleby uratować człowieka. Czy robimy takie rzeczy? Czy to jest częścią naszego świadectwa? Czy też opowiadamy ludziom jakieś bajki o Jezusie, który jest tak zakochany w człowieku, że jest prawie nieprzytomny z miłości i on po prostu wszystko przyjmie za dobrą monetę. To nie jest Ewangelia, to są bzdury, to są bujdy. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Jeżeli nie mówimy ludziom prawdy, to mamy krew na rękach. Jan mówił prawdę. I kończąc, warto sobie zapamiętać, mówienie prawdy zawsze budzi sprzeciw, zawsze budzi nienawiść, zawsze budzi niechęć. I tak też było w przypadku Jana. Jan za to, że mówił prawdę, Herodowi zapłacił głową. Nie możesz mieć tej kobiety za żonę. Bóg powiedział, że nie możesz. Cóż było zrobić? Jedynym sposobem na to, żeby nikt więcej nie zarzucał mu grzechu, no cóż, było pozbycie się Jana. Ucięto mu głowę, dlatego że mówił prawdę. Być świadkiem Jezusa Chrystusa, świadczyć o Jezusie, oznacza mówić prawdę bez względu na cenę, którą trzeba zapłacić. A trzeba zapłacić, bo ten świat nienawidzi prawdy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.